słowa związane z dzisiejszym świętem, dzisiaj 14 września. Zawsze w tym dniu czcimy wywyższenie Krzyża Chrystusowego, ale raz na wiele lat ten dzień przypada w niedzielę, tak jak to ma miejsce dzisiaj. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o Izraelitach, którzy wędrują przez pustynię, narzekają na Pana Boga. Po wyjściu z niewoli egipskiej zdążają do Palestyny. No to Pan ich prowadzi taką drogą, gdzie są węża. No i zaczynają kąsać i zaczynają umierać. I wtedy dopiero rozpoczął się lament, prośba do Mojżesza, niech coś zrobi, bo oni umierają, kąszeni przez węże. I wtedy Pan ukazał Mojżeszowi sporządzić węża, umieścić go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Musiała być wiara tych ukąszonych, że patrząc na tego węża, będę uzdrowiony, będę żył nadal, mimo tego, że spotkało mnie to ukąszenie. Wiara musiała być u tego ukąszonego. I Pan w dzisiejszej Ewangelii, gdy rozmawia z Nikodemem, faryzeuszem, mówi, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Zapowiada, że to, co się stało na pustyni w czasach Mojżesza, potrzeba, by również wywyższono Syna Człowieczego. Krzyż był znakiem hańby. Największych zbrodniarzy wieszano w tamtym czasie na krzyżu. Jest taki artykuł w gazecie Niedziela. W tym znaku zwyciężysz. I co czytamy o tym wywyższeniu krzyża związanego z dniem dzisiejszym? Czytamy, że kara śmierci przez ukrzyżowanie była stosowana dla najgroźniejszych przestępców już od III wieku przed Chrystusem przez Rzymian. Wcześniej stosowali to Fenicjanie i Kartagińczycy. Wiele później była znana w Persji, gdzie król Dariusz po zdobyciu Babilonu rozkazał ukrzyżować kilka tysięcy jego najbardziej wybitnych mieszkańców. W czasach Pana Jezusa w pierwszym wieku używano trzech rodzajów krzyży. Pierwszy ten, który mamy tutaj przy ołtarzu i mieszany w naszych domach, belka pionowa i poziomy. Drugi krzyż to tak jak mamy literatury. W ten sposób wygląda drugi krzyż. A trzeci tak jak litera X. Takie trzy rodzaje krzyży były używane w pierwszym wieku. Jeśli chodzi o krzyż ten nam znany, to jego waga przekraczała 130 kg. I dlatego skazaniec niósł tę belkę poziomą, tak jak Pan Jezus to niósł. I ta belka ważyła od 37 do 54 kg. Śmierć ukrzyżowanego mogła nastąpić w różny sposób. Z upływu krwi, z powodu gorączki, z głodu i pragnienia. Nieraz następowała bardzo szybko, niekiedy jednak trwała przez kilka dni. Bywało również, że żołnierze z własnej inicjatywy skracali życie skazańca, rozpalając pod krzyżem ognisko, by się udusił gęstym dymem. Stosowano przewijanie tłuszczą i łamiąc golenie maczugą. W taki sposób umierała osoba na krzyżu. Ale oto początek IV wieku i ma miejsce dziwne wydarzenie. Konstantyn Wielki, cesarz
bitwę ze swoim przeciwnikiem, który chce przejąć władzę, Maksencjusz. W nocy ma wizję. Ukazuje mu się w tej wizji płonący krzyż i napis: tym znaku zwyciężysz. Rozkazuje rano legionistom, by na tarczach wymalowali znak krzyża i odnosił go do zwycięstwa. Po tym wielkim zwycięstwie jego matka, święta Helena, jest szczególną postacią. O tym czytamy w Żydłach Świętych. Mianowicie przyjęła chrzest mając 60 lat. Razem ze swoim synem Konstantynem, po tym cudownym zwycięstwie, jaki odniósł nad swoim przeciwnikiem, zakończyło się prześladowanie kościoła i wtedy Helena wyjechała do Ziemi Świętej, by modlić się tam, gdzie żył, umarł i zmartwychwstał Jezus. Gdy była w Jerozolimie, odwiedziła Kalwarię i Lud Pański, na którym została wybudowana 200 lat wcześniej przez cesarza Hadriana świątynia bogini Wenus. Kazała robotnikom zburzyć tę budowlę, przekopać cały teren. Udało się znaleźć grobę, gdzie złożono ciało Jezusa i trzy drewniane krzyże. Z pierwszego wieku znaleziono trzy krzyże. I teraz pytanie: na którym krzyżu miał wisieć Pan Jezus? Jak to sprawdzić? Położono te trzy krzyże i przynoszono osoby umierające. Był to chłopiec, była umierająca kobieta. Dotykali jednego krzyża, nic. Drugiego, nic. Dotykają trzeciego i nagle jedna osoba i później druga są zdrowe. A więc jest to znak, że jest to krzyż, na którym wisiał Pan Jezus. Ten krzyż został uznany jako ten, na którym umarł Pan Jezus. Drzazgi z tego krzyża zostały rozprowadzone po całym świecie. I dzisiaj znajdują się w wielu miejscach w relikwiarzu. Pracowałem za kroczyn. Jest relikwiarz, który jest drzazga według tradycji z tego właśnie krzyża. Relikwiarz Krzyża Świętego. Z tego krzyża, który powodował cudowne uzdrowienia tych właśnie osób umierających. Taka jest historia tego dnia dzisiejszego święta wywyższenia krzyży. Ale dzisiaj szczególnie gromadzimy się po to, aby dziękować za zebrane plony. Wczoraj byłem na pogrzebie w mojej rodzinnej parafii, dawnego proboszcza, no i tam kupiłem gazetę Tygodnik Ciechanowski, Gazeta Łaska, no i mamy Tygodnik Polski. We wszystkich gazetach są artykuły o dożynkach różnych parafii. W gościu niedzielnym jest kazanie księdza biskupa wygłoszone w Starozielu. Była delegacja z parafii i dlatego też fragmenty tego kazania przeczytam, bo nie wszyscy gazetę prenumerują. W czasie tych dzisiejszych uroczystości dożynkowych szkoda, że mamy tylko jeden wieniec, więcej nie chciało się zrobić. Uczestniczą poczty sztandarowe, ze straży, ze szkoły, osoby w strojach ludowych i starsi, i młodsi. No i oczywiście nie mogło zabraknąć pana burmistrza. No i tutaj mamy słowa, które biskup wypowiedział tydzień temu. Polska jest pomimo wielu swoich gorszych i słabszych stron zawsze była postrzegana jako ostoja wartości. Dlatego właśnie była tak niesprawna dla komunistów i dlatego nie potrafił jej także zrozumieć
współcześni postkomuniści. Dla nich wieś, czyli świat, w którym gospodaruje się na swoim, w którym ludzie tworzą jednopokojowe rodziny, świat, w którym to rodzina jest decydująca, który na co dzień żyje się podziwie dla stworzonego przez Boga natury. Taki świat jest dla nich niebezpieczny, gorszy, zacofany. Tak praca na wsi niesie ze sobą ogromny trud, ale wymaga też mądrości, zapobiegliwości i praktyczności. Jak się mówi, ziemi się nie oszuka, ile rzeczy trzeba umieć siać zboża, sadzić buraki, ziemniaki, warzywa na odpowiednich klasach ziemi. Przeprowadzać mleko, nabiał, mięso, robić sery i masło, przygotowywać posiłki dla ludzi, karmę dla zwierząt. Przyjmować przychodzące na świat zwierzęta, nawozić glebę, stosować właściwy płodozmian, wybierać właściwy czas i pogodę na żniwa, na wykopki. Zarazem to wszystko stanowi wspaniałą szkołę życia, kształtowania charakteru, wzmacniania więzi rodzinnych, odkrywania rynku ziemi, piękna i mądrości natury, ciepła szlachetności, której nie da żadna błękitna krew czy szlacheckie pochodzenie. Także biskup Piotr Libera mówił w kazaniu na dożynkach Starożytna, podkreślając trud rolnika, który musi się znać na rolnictwie, a jednocześnie jest uzależniony od wielu warunków. Gdy patrzę na relacje, gdzie przeszło gradowicie, nie ma co zbierać. Wiosną przyjdą rozy, pomaga się wszystko. Rolnik jest skazany na pogodę, na to, jaka aura będzie panowała. Dlatego też ta szczególna pobożność powinna towarzyszyć szczególnie rolnikom. Wtedy, gdy modlimy się o urodzaje, o to, by Pan uchronił nasze pola od suszy, od gradu, od innych nieszczęść, które mogą nawiedzić nasze pola, nasze uprawy. W dniu dzisiejszym wyrażamy wdzięczność za te plony, które mi Pan nam dał zebrać. No i wyrazem tego jest wieniec i jest chleb upieczony szczególnie na ten dzisiejszy dzień. Po modlitwie biednych będzie poświęcenie miejsca i chleba. Teraz składamy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga.